Podczas naszego ostatniego rozważania czytaliśmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział i mówiliśmy o modlitwie. W wierszach od 5 do 7 Pan Jezus uczy nas, jak się nie modlić. Mamy się modlić w ukryciu, a nie aby zrobić wrażenie na ludziach. A następnie, ucząc nas, jak rozpoczynać modlitwę, wskazuje, jak zwracać się do Boga, aby wylać fundament pod naszą wiarę. Dlatego modlimy się do naszego Ojca, który jest w niebie. Ojca, który kocha nas doskonale, którego mądrość jest doskonała i który jest w niebie, co oznacza, że jest wszechmogący. Kiedy więc zrozumiemy, że Bóg kocha nas doskonale i Jego mądrość jest doskonała, jest Bogiem wszechmogącym, który może rozwiązać każdy nasz problem, nie ma niczego, z czym nie mógłby sobie poradzić, ale ma wszystko pod kontrolą. Wtedy możemy modlić się z wiarą. Kiedy dojdziemy do tego miejsca, możemy przyjrzeć się tej modlitwie. Znajdujemy 6 próśb zawartych w tej modlitwie. I tak jak ostatnio powiedziałem, jest ciekawe, że w tej modlitwie nie znajdziemy takich słów jak ja, mój, mnie. I pierwsze prośby w tej modlitwie dotyczą samego Boga. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. I niech się dzieje Twoja wola. I wtedy przychodzą nasze potrzeby. Daj nam chleba naszego powszedniego. Przebacz nam nasze grzechy. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. A więc mamy 3 prośby dotyczące Boga, Jego królestwo, Jego imię i Jego wolę. I 3 prośby nie dotyczące mnie, ale dotyczące mnie i moich braci i sióstr, którzy także są Bożymi dziećmi. Dlatego modlimy się, daj nam. Przyjrzyjmy się najpierw tym 3 prośbom dotyczącym Bożego imienia, Jego chwały i tym podobne. Modlitwa musi pochodzić z naszego serca, a nie tylko z naszych ust. Jeśli płynie tylko z naszych ust, to jesteśmy aktorami, którzy przygotowują swoją mowę i następnie ją wypowiadają. Prawdziwa modlitwa musi pochodzić z serca, z naszego najgłębszego jestestwa. O co mamy się modlić do Boga? Panie, największym, najgłębszym pragnieniem mego serca jest, by Twoje imię było szanowane, uświęcone, uwielbione. Na ziemi, szczególnie w ziemi, w której mieszkam, w kraju, w którym mieszkam, w mieście, w którym mieszkam, pragnę, by Twoje imię było uwielbione. Drodzy przyjaciele, bracia, siostry, jeśli tylko zmienicie sposób swojej modlitwy od dzisiaj, stawiając Bożą chwałę na pierwszym miejscu, w każdej jednej modlitwie, jeśli to jest wielki ciężar na waszych sercach, przekonacie się, że całe wasze życie się zmieni, ponieważ wasza modlitwa będzie skoncentrowana na Bogu. Większość modlitw, jakie płyną z ust ludzi na całym świecie, w różnych religiach, to modlitwy skoncentrowane na człowieku. Dzisiaj mamy Ewangelię skoncentrowaną na człowieku, która nie jest prawdziwą Ewangelią. Prawdziwa Ewangelia jest skoncentrowana na Bogu. Bóg oczekuje czegoś od nas. I kiedy my szukamy Jego królestwa i Jego sprawiedliwości, wtedy wszystkie inne rzeczy są nam dodane. Ale Ewangelia, która nakazuje szukać najpierw tych wszystkich innych rzeczy, to fałszywa Ewangelia. I jeśli najpierw szukasz tych innych rzeczy, to oczywiście w pierwszej kolejności będziesz się modlił o samochód, o dom i wiele innych rzeczy, tak jak zdrowie, które jest dobre. Ale nawet zdrowie nie powinno być na pierwszym miejscu. Jeśli ludzie pogardzają Twoim imieniem, nie przejmuj się tym, ale imię Jezusa jest w pogardzie w Twoim mieście i w Twoim kraju. Tym powinieneś się przejąć. Wołaniem naszych serc powinno być: Panie, nie przejmuj się moją biedą, nie przejmuj się bólem moich pleców, nie przejmuj się tymi drobnymi problemami, przez które przechodzę, ale nie
niechaj Twoje imię będzie uwielbione ponad wszystko. Człowiek, który modli się w ten sposób, doświadczy uzdrowienia pleców i wiele innych problemów rozwiąże się w jego życiu, ponieważ Bóg próbuje nas postawić na nogach w świecie, który jest przewrócony do góry nogami. Bóg nie stworzył Adama, żeby chodził na głowie. Duchowo rzecz biorąc, cały świat jest przewrócony do góry nogami. Bóg jest na dole, a ludzkie potrzeby są na górze. To mam na myśli, mówiąc, że wszystko jest do góry nogami. Ich stopy są w górze, a Biblia mówi, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Głowa powinna być na górze. Czy nie tak chodzimy? Chrystus i Jego Królestwo powinny być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale czy tak jest? Nie, często jest zupełnie odwrotnie. Najmniej ważne rzeczy są na samej górze, najważniejsze. Człowiek chodzi z nogami w górze, a z głową na ziemi. A Bóg mówi do nas, przecież nie tak Cię stworzyłem, żebyś chodził. Stań prosto, człowieku. I gdy staniemy na nogach, to możemy wiele dokonać. Każdego dnia dużo szybciej przejdziemy na nogach niż na głowie. Będziesz chodził na nogach, kiedy Chrystusa postawisz na pierwszym miejscu i przekonasz się, że twój duchowy rozwój będzie zdumiewający. Taka jest prawda. Ja tego doświadczyłem. Ponad wszystko bądź zainteresowany chwałą Bożego imienia. Niech Jego imię będzie uwielbione. Myśl o tym, jak poniewierane jest dzisiaj imię Jezusa, przez te wszystkie fałszywe rzeczy, które ludzie mówią na Jego temat, przez filmy, które są produkowane, które pogardzają Jego imieniem, które mówią, że był homoseksualistą i innego rodzaju kłamstwa na Jego temat. Jego imię jest w pogardzie. Czy my się tym przejmujemy, czy tylko się przejmujesz, kiedy ktoś na ciebie coś złego powie? To powód, dla którego wielu z nas tak wolno się rozwija. Przejmij się tym od dzisiaj, by imię Jezusa było uwielbione. Niech się święci Twoje imię w moim kraju. Panie, aby poganie poznali, że Jezus Chrystus jest Panem. Niech drżą na to imię. Niech wyrzucą wszystkie bożki i zaufają Tobie, Panie Jezu. Niech Twoje imię będzie uwielbione i szanowane. To jest nasza modlitwa, aby ludzie poznali prawdę, poznali Boga. My nikogo nie zmuszamy. Niektórzy mówią o przymuszaniu do wiary, ale coś takiego nie ma sensu, gdyż jeśli kogoś zmusimy do wiary, to nie jest prawdziwe nawrócenie. Wszechmogący Bóg, który jest potężniejszy od nas wszystkich, nikogo nie zmusza do wiary. On pozwala każdemu wybrać religię, jaką chce. To, co my robimy, to składamy ofertę. I ci, którzy chcą, z ochotą, z radością, mogą ją przyjąć. Bez żadnych haczyków z naszej strony, oferowania im pieniędzy czy jakichś prezentów. Oni przyjmują Chrystusa, bo chcą, bo wierzą, że Jezus umarł za ich grzechy. I Bóg tylko takich chce, aby przyjęli Chrystusa do swego życia. Wszystko wymuszone, czy kiedykolwiek próbujemy namówić kogoś, by przyjął Chrystusa przez jakąkolwiek formę łapówki, to obraża Boga. I jeśli ludzie to robią, to nie reprezentują Jezusa Chrystusa. Zachęcamy ludzi do modlitwy o uwielbienie imienia Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Druga rzecz, o którą się modlimy, to przyjdź królestwo Twoje. Wszelkie zło i nieprawość na tej ziemi są spowodowane tym, że Bóg nie panuje na tej ziemi, ale diabeł panuje. I dlatego mamy przekupstwo, korupcję, zło, niemoralność. Jest tyle zła i cierpienia. Nawet małe dzieci cierpią. O co więc mamy się modlić? Kiedy przyjdziesz, Panie Jezu, i ustanowisz swoje królestwo na tej ziemi? To jest druga rzecz, o którą winniśmy się troszczyć. I Kościół, i tutaj nie mam na myśli budynku kościelnego czy jakiejś denominacji, ale grupę ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. My, Kościół, chrześcijanie, powinniśmy pokazywać ludziom tego świata, na czym polega Królestwo Boga. Kościół, zgromadzenie ludzi wierzących, powinno pokazywać innym, jak wygląda Królestwo Boga. Przez nas świat powinien to zobaczyć, jakie jest Królestwo Boże. Ale niestety wielu chrześcijan zawodzi w tej materii, w reprezentacji wartości,
i zasad Królestwa Bożego. Powinniśmy z tego pokutować i wołać: Panie, pragniemy, by Twoje Królestwo przyszło na tą ziemię. Pragniemy, by te małe grupy chrześcijan, gdziekolwiek ich powołałeś, właściwie i godnie reprezentowali Twoje Królestwo. I Panie, przyjdź z nieba i ustanów swoje Królestwo na tej ziemi wkrótce. Zabierz ból i cierpienie ludzkości. Cokolwiek my robimy w naszych najlepszych staraniach, aby złagodzić ludzkie cierpienie, pomagając ludziom, sierotom, wdowom, biednym, cierpiącym, chorym i wszystkim innym, cokolwiek nie zrobimy, to tylko kropla wody, a potrzeby są tak wielkie. Ostatecznym rozwiązaniem problemów tego świata jest powrót Jezusa Chrystusa z nieba, aby ustanowił swoje królestwo tutaj na ziemi, królestwo pokoju. I powinniśmy mieć pragnienie w sercach, by to nastąpiło szybko. A więc to jest druga część naszej modlitwy. A trzecia część brzmi: niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Przede wszystkim w naszym własnym życiu. Nie ma sensu prosić Boga o realizację Jego woli na ziemi, jeśli nie chcemy, by ona się zrealizowała w naszym życiu. Jeśli z powagą nie czytasz Bożego Słowa, szukając, jaka jest Boża wola, jak możesz oczekiwać realizacji Bożej woli na ziemi, jeśli ona nie ziszcza się w Twoim życiu? A więc wołajmy do Boga, by Jego wola działa się w naszym życiu. Panie, pragnę, by Twoja wola działa się w moim życiu, tak jak dzieje się w niebie. Jak Boża wola dzieje się w niebie? Aniołowie nie biegają po niebie i od czasu do czasu mówią: no, zrób coś dla Boga. Tak jak chrześcijanie mówią: ach, muszę coś zrobić dla Boga. Bóg nie chce, żebyś tak żył. Co robią aniołowie? Co robi Archanioł Gabriel? On czeka przed Bogiem, jakby w modlitwie. On czeka przed Bogiem i mówi: Wszechmogący Boże, co chcesz, abym czynił? Tak jak w tych wielkich biurach mamy czasami osoby, które tam siedzą jako słudzy, siedzą przed drzwiami zarządzającego dyrektora. Kiedy szef otwiera drzwi, to on od razu staje i mówi: co mam robić, panie? A on mówi: zanieś ten folder w jakieś miejsce albo jeszcze coś innego. I on to robi i wraca i siedzi na swoim krześle. Tak Bóg chce, abyśmy czekali na Niego. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Panie, mam tak wiele rzeczy do zrobienia tutaj na ziemi. Muszę opiekować się moją rodziną, muszę wykonywać pracę, aby zarobić na życie, ale w pośród tego wszystkiego, w głębi serca zawsze czekam na Ciebie. Co chcesz, abym robił? Jestem zawsze do Twojej dyspozycji. Tak jak ci policjanci, którzy chodzą z walkie-talkie, mają zawsze włączone, chociaż nie zawsze rozmawiają, chodzą i kierują ruchem, czy cokolwiek innego mają do zrobienia, i to urządzenie jest zawsze włączone, a oni nasłuchują, przypinają to do pasa i robią różne rzeczy, ale słuchają. Czasami przychodzi informacja 2-3 razy dziennie i wtedy natychmiast odbierają. Jeśli otrzymują polecenie, by gdzieś się udać, to wszystko zostawiają i tam idą. I tak my musimy żyć. Tak żyją aniołowie. Zawsze gotowi. I kiedy Bóg mówi, że mają coś zrobić, robią to natychmiast. Zostawiają cokolwiek, czym się zajmują, i robią to. I módlmy się, aby także w naszym życiu tak Boża wola się działa. Panie, chcę pełnić Twoją wolę, jak tylko ją poznam, kiedy usłyszę. Natychmiast. Oni robią to z radością. Oni nie narzekają i nie biadają, ale robią to, co Bóg im każe, z radością. I po trzecie, robią to w pełni. Nie wykonują tylko pół pracy i wracają. Kiedy Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: wykonało się, to wyraził zasadę, według której żył całym swoim życiem. Kiedy mama posłała go, by przyniósł wiadro wody ze studni we wsi, kiedy był małym, 12-letnim chłopcem, nie przyniósłby jej pół wiadra, ale przynosił jej całe wiadro. To są małe rzeczy. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Panie, chcę pełnić wolę Twoją, czekać na Ciebie, i kiedy usłyszę Twój głos,
by coś zrobić. Chcę robić to od razu, z radością i w pełni. Tak chcę pełnić Twoją wolę. I chcę, żeby to się działo w mojej rodzinie. Chcę, żeby to się działo w moim lokalnym zborze. I chcę, żeby tak się działo w moim mieście i kraju i na całym świecie. Niech Twoja wola na ziemi się spełnia, tak jak się dzieje w niebie. A więc zauważmy, że tutaj jest mowa o Bożym imieniu, Bożym Królestwie i Bożej woli. Skupienie mojego życia nie jest na mnie samym, ale na Bogu. Kiedy Adam zdecydował się zjeść z drzewa poznania dobra i zła, w rzeczywistości koncentrował się na sobie samym. Od tej chwili chcę skoncentrować się na sobie, a nie na Bogu. Drzewo życia było koncentracją na Bogu, ale on tego nie chciał. Jezus przyszedł, aby na nowo skoncentrować nas na drzewie życia. Aby nasze życie było skoncentrowane na Bogu, ponieważ to oznacza mieć głowę w górze. Kiedy koncentrujesz się na sobie, to chodzisz na głowie, a nogi masz w górze. Wszystko jest do góry nogami. W Dziejach Apostolskich 17:11 czytamy, że apostoł Paweł i inni apostołowie odwrócili świat do góry nogami, ale w rzeczywistości oni przewrócili świat do właściwej pozycji. Wygląda, że jest do góry nogami, bo wszyscy chodzą do góry nogami, ale w rzeczywistości jest to właściwy porządek. Mówili, by ludzie skoncentrowali się na Bogu, aby Bóg był pierwszy w ich życiu. Po to przyszedł Chrystus, aby tego dokonać. Kiedy to zrobimy, możemy przejść do naszych osobistych próśb. Czy właściwe jest modlić się o nasze potrzeby? Oczywiście. Czy możemy modlić się o rzeczy materialne? Oczywiście, ponieważ potrzebujemy tych rzeczy na ziemi. W tej małej prośbie daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Chciałbym, abyście zauważyli przede wszystkim, że Bóg nie chce, abyśmy tylko troszczyli się o nasze własne potrzeby. Jeżeli ty jesteś głodny, to ludzie wokół ciebie, inni wierzący też są głodni. Więc nie mów, Panie, daj tylko mi jedzenie. A co z nimi? Jeśli ty masz jakieś potrzeby w rodzinie, to inni wierzący też je mają. Módl się o nich tak, jak modlisz się o siebie samego. Chcesz dobrego małżeństwa dla swoich dzieci? Inni też tego chcą, więc módl się o nich. Nie tylko o własne dzieci. Bóg będzie troszczył się o ciebie, kiedy ty będziesz troszczył się o innych ludzi. Oglądam to od 40 lat. Dowiodłem tego i doświadczyłem tego. Jeśli troszczysz się o Bożą rodzinę, Bóg otoczy szczególną troską Twoją rodzinę. A więc nie módl się daj mi, ale daj nam. Zmień sposób myślenia. Nie chodzi o to, żeby tylko to powtórzyć jako formułę. To oznacza, że pamiętamy też o potrzebach innych. Nie mówię, że nie masz modlić się o siebie. Nie módl się daj im ich codzienny chleb. Nie jesteśmy ascetami albo superduchowi. Jezus powiedział, daj nam, ja też potrzebuję chleba. Moje dzieci także potrzebują dobrego małżeństwa, ale muszę myśleć także o innych. Ja potrzebuję miejsca zamieszkania i oni też potrzebują. Ja potrzebuję pracy i oni także potrzebują pracy. W tej małej prośbie daj nam powszedniego chleba jest wiele różnych rzeczy. Codzienny chleb reprezentuje wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia na ziemi. Jedzenie, ubranie, schronienie, edukacja naszych dzieci, ponieważ kiedy uzyskają edukację, mogą podjąć dobrą pracę i zarobić na codzienny chleb, ubranie i schronienie. A więc widzę w tej prośbie modlitwę o te rzeczy ziemskie. Wszystko, co wiąże się z tymi ziemskimi potrzebami, może opieka zdrowotna, fizyczne zdrowie, również nasze zdrowie może być zawarte w tej prośbie o powszedni chleb. To po prostu prośba, Panie, pomóż mi żyć zdrowym życiem, zarabiać na życie, troszczyć się o siebie. Nie oczekuję, że manna będzie spadać z nieba. Nie, oczekuję, że będę pracował i zarabiał na życie. A więc proszę, bym miał pracę, żebym miał gdzie mieszkać z moją rodziną. To wszystko jest zawarte w tej modlitwie. I oczywiście możemy o to wszystko się modlić. Bóg może dać ci więcej niż to, o co się modlisz. Może dać ci loda oprócz chleba, ale o to nie proś. No, nie ma nic złego, jeśli od czasu do czasu
luksusu o to poprosisz. Ale chodzi o to, że nie prosimy o luksus. Jeżeli Bóg zdecyduje dać nam odrobinę luksusu, to bądźmy wdzięczni. Ale nie zaciągaj długu, aby osiągnąć luksus. Jeśli Bóg pomoże ci więcej zarobić, także będziesz w stanie kupić sobie jakieś gadżety, które oszczędzają czas, czy też jakiś luksus, który sprawi, że będzie ci łatwiej przemieszczać się, oczywiście możesz to kupić. Nie ma w tym nic złego. Ale niech to nie będzie celem twojej modlitwy, aby to nie stało się czymś, do czego dążysz w swoim życiu. Zostaw to Bogu, szukaj Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a On doda ci to wszystko, co uzna za dobre, a zabierze rzeczy, które nie są dobre. A więc nie obawiajmy się prosić o rzeczy materialne, pod warunkiem, że stoją one na właściwym miejscu. I pamiętajmy, że ta modlitwa jest po wcześniejszej, która mówi, niech się dzieje. Dzieje Twoja wola, a więc modlę się, Panie, daj mi zdrowie, żebym mógł wypełnić Twoją wolę na ziemi, tak jak jest ona czyniona w niebie. O to chodzi. Dlaczego chcę tych wszystkich rzeczy? Na co mi jedzenie, ubranie i schronienie? Możliwości, by dać edukację dzieciom, po to, abym mógł wypełnić wolę Bożą na ziemi, ponieważ o tym mówi wcześniejsza prośba. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak jest czyniona w niebie. I dlatego, Panie, daj mi mój codzienny chleb, ubranie i schronienie, możliwość edukacji dzieci, aby i one wypełniły Twoją wolę wśród swego pokolenia. Przechodzimy do kolejnej prośby i to jest ciekawe, że nawet przebaczenie grzechów pojawia się po prośbie, daj nam chleba powszedniego, co pokazuje nam, że jest właściwe modlić się o rzeczy materialne, jakże bez nich mielibyśmy żyć na ziemi. A wtedy modlimy się, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy innym. Jest tutaj pewien warunek. Jak chcesz, żeby Bóg tobie przebaczył? Dokładnie tak samo, jak ty przebaczyłeś komuś, kto ciebie zranił. Kiedy ktoś, kto cię skrzywdził, przychodzi do ciebie, czy odpowiadasz, o tak, przebaczę ci, ale nigdy nie zapomnę tego, co mi zrobiłeś. A potem modlisz się, Boże, przebacz mi dokładnie w ten sposób. I Bóg mówi, tak, przebaczyłem ci, ale nigdy nie zapomnę ci tego, jak buntowałeś się przeciwko mnie przez te wszystkie lata. Czy chcesz, żeby Bóg w ten sposób ci przebaczył? Czy też chcesz, żeby Bóg ci przebaczył, tak. Nawet nie chcę pamiętać o tym, co zrobiłeś w przeszłości. Ja wam powiem, ja chcę, żeby Bóg mi w ten sposób przebaczył. A wtedy Bóg mówi, lepiej, żebyś i ty tak przebaczył innym. Po przedstawieniu tych sześciu próśb w tej modlitwie, Jezus wraca do tej prośby w wierszu 14 i 15 Mateusza 6. Jezus mówi, jeśli wy nie przebaczycie ludziom, to i wam Ojciec nie przebaczy. Koniec, kropka. To jest jedyna prośba z tych sześciu, którą Jezus wybrał i podkreślił. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebiański. A więc przebaczenie jest uwarunkowane. Tak, nie jest bezwarunkowe. Jezus przedstawił to bardzo wyraźnie. Nieważne, ile lat żyłeś w wierności wobec Boga, jeśli na końcu swojego życia będziesz w miejscu, w którym nie ma w tobie przebaczenia dla innych, jeśli nawet nie przebaczyłeś jednemu człowiekowi, Ojciec Niebiański nie przebaczy tobie, chyba że Jezus Chrystus jest kłamcą. Wielu ludzi myśli, że jeśli służyli Bogu przez 40 lat, to nie ma znaczenia, że noszą w sercu jakieś nieprzebaczenie do kogoś i mogą tak umrzeć. O bracie, bądź ostrożny. Możesz się bardzo zdziwić, kiedy przejdziesz poza grób i gdzie skończysz, gdyż niebo i ziemia przeminą, ale te słowa nie przeminą. Bóg Ojciec nie przebaczy komuś, kto nie przebaczył innym. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a nie wiesz, kiedy umrzesz, lepiej, żebyś to zrobił teraz. To nie oznacza, że musisz zaraz do nich iść i zrobić nie wiadomo co dla nich. Po prostu im przebacz. To akt twojej woli. Możesz to zrobić tu, gdzie siedzisz, w swoim sercu. Panie, ta osoba, tamta osoba, którzy mnie skrzywdzili, przebaczam im i życzę im jak najlepiej. Nie chcę im życzyć nic złego. Modlę się, byś ich
ich błogosławił, chcę ich kochać. Mogę już nigdy ich nie zobaczyć, ale mój stosunek do nich się zmienił. Przebaczyłem im. On nie mówi, że musisz ich odwiedzić. Nie mówi, że musisz się z nimi spotkać. Jeśli się z nimi spotkasz, to uśmiechnij się do nich, ale w sercu im przebacz. To jest wszystko, czego On oczekuje. I my musimy prosić Pana, by nam przebaczył w ten sam sposób. I wierzyć, że Pan przebaczy nam w ten sam sposób. I ostatnia prośba brzmi: nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Zdajemy sobie sprawę, że są pokuszenia, które przerastają nasze siły. I dlatego modlimy się: Ojcze, nie pozwól mi być kuszonym ponad moje siły. On obiecał w pierwszym liście do Koryntian 10:13, że nie dopuści, byśmy byli kuszeni ponad nasze siły. Ale chcę, żebyśmy także się o to modlili, abyśmy też pamiętali, by sami nie wystawiać się na pokuszenie, które jest ponad nasze siły. Jeśli diabeł każe ci skoczyć ze szczytu świątyni, tak jak kusił Jezusa, musisz powiedzieć: nie, nie zrobię tego. To jest kuszenie Boga. Nie wódź mnie na pokuszenie. Nie wchodź do sklepu z pornografią, prosząc Boga, by zachował cię od pokuszenia. Nie wchodź na pornograficzną stronę w internecie, modląc się, by Bóg zachował cię od pokuszenia, bo On tego nie zrobi. Jeżeli sam to robisz, to jakże możesz modlić się: nie wódź nas na pokuszenie. Musimy być bardzo ostrożni w tej materii. Wielu chrześcijan upada w grzech, ponieważ sami wchodzą w sytuacje, które ich prowokują. Nie chodź po nocy z kobietą, która nie jest twoją żoną, bo możesz być kuszony. Młodzi ludzie, bądźcie ostrożni. Nie dopuśćcie do tego, by znaleźć się w sytuacji, gdzie będziecie kuszeni. Stracicie całe świadectwo chrześcijańskie w jednej chwili i zrujnujecie użyteczność dla Boga na całe swoje życie. Nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas od złego. Modlimy się, by sam Bóg uwolnił nas od szatana i od całego zła. Wierzymy, że On nas może ustrzec od upadku i o to się modlimy. Od całego zła, nie od 90%, 100%. Nie chcę żadnego zła w moim życiu. Wyratuj mnie od wszelkiego zła, nie tylko od fizycznego zła, ale od czegoś daleko gorszego, duchowego zła. Wyratuj mnie z grzechu. Tu jest modlitwa o zwycięstwo nad grzechem. Zachowaj mnie od upadku. Nie pozwól, bym upadł w myśli, czy w słowie, w uczynku, w motywie, w żadnej dziedzinie. I Panie, wierzę, że odpowiesz na to wszystko, ponieważ Twoja jest cała moc. Królestwo jest Twoje, moc jest Twoja i gdy odpowiesz na tą modlitwę, to i chwała będzie Twoja. Nigdy sobie nie przypiszę chwały. Wiersz 13. I w końcu kończymy słowem Amen. Czy wiecie, co znaczy słowo Amen? Amen oznacza: wierzę. Będzie dokładnie tak, jak się modliłem. To jest bardzo dobry sposób zakończenia modlitwy. Modlę się o to w imieniu Jezusa. I wiem, że tak będzie w moim życiu. Niech Bóg pomoże zmienić wam waszą modlitwę od dzisiaj, aby koncentrować się na Bogu, troszczyć się o innych i wierzyć, że gdy się modlimy, nasz Ojciec w niebie odpowie ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Niech Bóg was błogosławi.